Czy wiecie, że człowiek może pić wyłącznie wodę słodką? Na Ziemi jest zaledwie 3% takiej wody, ale tylko 1% zgromadzony między innymi w jeziorach i rzekach może być wykorzystywany przez człowieka. To jest mój wnuczek Olek. Olek szybciej działa niż myśli i dlatego czuwa, żeby nic mu się nie stało. Dziadku, dziadku, puść! Ja chcę się napić wody! Olku, pitna woda przez wiele lat była niestety zanieczyszczana przez człowieka. Na przykład w XIX wieku stan sanitarny miasta Krakowa, a tym samym i wody, był tak fatalny, że wybuchały epidemie, jedna po drugiej. O rany! Nie wygląda to dobrze. Ludzie szybko doszli do wniosku, że należy zadbać o czystość wody. Dziadku, a kto to jest ten pan? To Józef Wilczyk, który był wybitnym lekarzem, profesorem medycyny, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także prezydentem Krakowa. To on zapoczątkował prace związane z budową nowoczesnego wodociągu dla Krakowa. Kolejne władze walczyły z projektami, opiniami, badaniami, komisjami. Wreszcie w roku 1901 powstał wodociąg królewskiego stołecznego miasta Krakowa. Dziadku, ale woda z rzeki ciągle nie nadaje się do picia. Tak, Olku, dlatego najważniejsze jest to, aby wodociągi miasta Krakowa wodę uzdatniły do picia. A co to uzdatnianie? Uzdatnianiem wody nazywany jest proces przygotowania wody do spożycia przez ludzi. Od teorii ważniejsze jest doświadczenie. Zatem zapraszam Oleczku na uzdatnianie wody. Dziadku! Gdzie ja jestem? Olku, jesteś w zakładzie uzdatniania wody Raba, który zaopatruje w wodę ponad połowę mieszkańców Krakowa, a także mieszkańców m.in. Wieliczki i Dobczyc. Ale tu dużo wody! A teraz jesteś już w komorze ozonowania. Wokół ciebie unoszą się cząsteczki ozonu, które niszczą drobnoustroje i utleniają związki organiczne znajdujące się w wodzie. A masz! Dołóż mu! Znikaj drobnoustroju! A co to za zabawa? To koagulacja, podczas której specjalny płyn łączy malutkie cząstki niewidoczne gołym okiem w większe. Potem, pod wpływem grawitacji, opadają one na dno. Jak znam dziadka, to opadanie też się pewnie jakoś nazywa. A tak, sedymentacja. W uzdatnianiu wody wykorzystywane są złoża piaskowo-antracytowe, zatrzymujące zanieczyszczenia nieusunięte w poprzednich etapach. Ale ciasno! Wow! Ten etap to filtracja. Coś to znowu! Teraz będziemy niszczyć szkodliwe dla zdrowia drobnoustroje. To ostatni etap procesu uzdatniania wody. Wodociągi miasta Krakowa stosują nowoczesne instalacje do dezynfekcji wody promieniami UV oraz pod chlorynem sodu. I tak oto czysta i zdrowa woda trafia prosto z kranu do naszych domów, szkół, przedszkoli, zakładów pracy i wszyscy mieszkańcy Krakowa mogą ją pić. Czyli wodę można pić prosto z kranu? Woda w krakowskich kranach jest tak dobrej jakości i tak szczegółowo przebadana, że można bez obaw pić ją bez przygotowania. Bezpośrednio z kranu. No, na zdrowie.